Jak dociera do ciebie, że to jest jakaś kompletna bzdura, że twoje dziecko jest twoim przedłużeniem, czegokolwiek. Jak to dotrze do ciebie, już sobie to uświadomisz, to naprawdę zaczynasz jakby dawać, wiesz, to poczucie wolności. To nie jest przedłużenie ciebie. To jest w ogóle osobny byt. I jedyne, co cię łączy z tym, to musisz przez po prostu ileś lat rzeczywiście wziąć za to dziecko odpowiedzialność, w sensie, że miało jeść, dać mu ile możesz, że, jak powiem, zainwestować, że tak powiem, tak. Żeby umiało pisać, nie wiem, tak. Czytać, rozumiesz, ale nie możesz mieć żadnych ambicji, możesz mieć marzenia, ale nie wypowiadaj ich, tak. Błagam. Tak. I tak dalej, no, to jest, no, co nic, nie masz nawet prawa, według mnie, do tego, no, tak. Po prostu nie wolno.